zdanie na zakończenie tej prezentacji i to zdanie jestem winny moim współpracownikom, którzy odeszli z rządu w ramach tak zwanej rekonstrukcji. Chcę to zdanie powiedzieć, ponieważ tak naprawdę zaproponowaliśmy pewien sposób działania. To a propos stylu, o którym przed chwilą Rafał Trzaskowski mówił, że styl w polityce też ma swoje znaczenie, a szczególnie w Polsce, gdzie polityka nasycona jest taką agresją, zapominaniem ludzi przez ludzi. Bardzo bym chciał, żebyśmy umieli także w przyszłości pracować właśnie w tym stylu, w tym standardzie, który cechuje najbardziej rozwinięte demokracje na świecie. To znaczy umieć podziękować i to z przekonaniem tym, którzy z nami współpracowali. I umieć też powiedzieć, że to jest pierwsza sytuacja, kiedy zmieniamy rząd dlatego, bo szukamy nowych pomysłów. Są różne okoliczności, dla których do tej zmiany doszło, ale że robimy to w pełnym porozumieniu, w wspólnym takim wzajemnym zrozumieniu. I dlatego z takim czystym sumieniem też bardzo dziękujemy i gratulujemy tym, którzy swoją misję skończyli. Basia Kudrycka jako pierwsza w praktyce Platformy dała przede wszystkim dość heroiczny przykład, że jak jest wezwanie ojczyzny, to się idzie z Parlamentu Europejskiego do rządu, a wiecie, co to znaczy. To się, no powiedzmy, że z fajniejszego miejsca idzie się do trudniejszego miejsca, ale tak naprawdę przez te 6 lat w bardzo wymagającym, bardzo trudnym, podnoszącym oczekiwania środowisku potrafiła i twardą ręką, i w sposób niezwykle przemyślany zbudować te podstawy dla polskiej nauki, polskich badań. Ci, którzy dzisiaj jeżdżą po Polsce, widzą, że mamy chyba najbardziej imponujący w tej chwili w Europie, jeśli chodzi o te nowe instalacje, taki park technologiczny i naukowy. Basiu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Jasia Mucha zaczęła swój start jako pierwszy w historii minister sportu płci pięknej i zaczęła swoją pracę też w warunkach bardzo trudnych. Nie będę tu przypominał, szczególnie ze strony facetów, którzy uważają się, że znają się na sporcie i tylko oni znają się na sporcie, jak ciężką drogę musiała przejść w pierwszych miesiącach, a przed nią było to największe wyzwanie. Znaczy doprowadzić do tego, że Euro 2012 zakończy się sukcesem. I chcę powiedzieć, że wszystkie te niewybredne czasami dowcipy na temat tego, czy kobieta może zająć się sportem, skompromitowały wyłącznie ich autorów, bo Euro 2012 okazało się wielkim sukcesem niesportowym, ale organizacyjnym bezdyskusyjnie i to jest wielka zasługa w tym pani minister Joanny Muchy. Bardzo ci dziękuję. Krysi Szumilas, chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo tyle, ile swojej naturalnej dobroci i mądrości włożyła w ten bardzo trudny resort w bardzo trudnym momencie, w tym finale 6-latków, no w sytuacjach, które wymagały i taktu, i delikatności, i konsekwencji, żelaznej konsekwencji. I tym wszystkim Krystyna się wykazała. Bardzo dziękuję. Naprawdę byłaś dobrym duchem tego rządu. Marcin Korolec jeszcze ma na głowie szczyt klimatyczny. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, będzie nadal w rządzie zajmował się sprawami klimatycznymi. To jest nadzwyczaj trudna rzecz. Być dobrym ministrem środowiska w dobie debaty klimatycznej w kraju, który jest uzależniony od węgla w tak dużym stopniu jak Polska. Trzeba mieć i talenty dyplomatyczne, i wiedzę technologiczną. To wszystko Marcin Korolec prezentował i dzięki temu potrzeby ekologiczne i to wielkie wyzwanie klimatyczne Polski nie dobija. Właśnie dzięki takim ludziom jak Marcin Korolec i też niskie ukłony. Panie Marcinie, Michałowi Boniemu już dziękował Rafał Trzaskowski, następca, ale ja chcę przypomnieć, że Michał Boni, który dostał specjalne zadanie utworzenia tego ministerstwa, gdzie administrowanie będzie sprzężone z cyfryzacją, z agendą cyfrową, z informatyką, ale ja pamiętam i będę zawsze pamiętał Michała Boniego w tych najtrudniejszych dla mnie jako premiera momentach. Czy to była trąba powietrzna na Polszczyźnie, czy to były powodzie, czy to były wielkie pożary, tam gdzie trzeba było natychmiast pojechać po to, żeby natychmiast pomóc ludziom. Czy to była praca przy tak strasznych zdarzeniach, kiedy trzeba było natychmiast organizować pomoc, na przykład po katastrofie smoleńskiej. W tych wszystkich miejscach Michał Boni był obecny i z takim skromnym heroizmem zajmował się tymi sprawami. Michał, bardzo dziękuję. Niezależnie od innych działań, jakie podjąłeś.
Sławomirowi Nowakowi właściwie zadedykuję tylko tę informację, którą dostałem przed chwilą SMS-owo. Pendolino, polskie Pendolino na polskich torach osiągnęło dziś przed chwilą 282 km na godzinę. To znaczy, że z taką możliwość pociągi w Polsce osiągnęły na polskich torach w Polsce i to znaczy, że nie koleje drugich prędkości, co było chyba marzeniem ponad miarę, ale pociągi bardzo szybko jadące i punktualnie staną się być może faktem i za cały twój wysiłek dotyczący w ogóle infrastruktury i trzymaj się w tym niełatwym dla ciebie momencie. Trzymamy za ciebie kciuki, żebyś dał sobie radę. I ostatnie, Jacek Rostowski też, najniższe ukłony, gdzie jesteś, tu jesteś. Jacku, to wielka rzecz, że mogłem być premierem w państwie, które uciekło przed zagrożeniami recesji i kryzysu i o czym mówił Rafał Trzaskowski, z taką dumą tu w Polsce i w Europie mówimy o tym, jak udało się Polskę uchronić przed najgorszym. Dzięki twoim talentom, determinacji i odwadze było to możliwe. Kiedy usłyszałem, że w historii nie było lepszego ministra finansów, to nie będąc pewnym, czy na sali nie ma jakiegoś innego byłego, nie jestem pewien, ale na pewno jest kolejny, następny minister finansów, więc nie będę przesadzał z komplementami, ale dobrze wiesz, wszyscy wiemy na tej sali, jak wspaniałą robotę przez te 6 lat wykonałeś. Dzięki serdeczne wam wszystkim. Naprawdę trochę nam was brakowało w rządzie.